Odpali gadaj. Patrzcie, jaki kwalifikat mamy z firmy Rolnik. Jaki rolnik? Rolnik. Firma Rolnik. Centrala Nasion. Ale to jest z Agroloku, tak? Nie, no to tylko Agrolok to dystrybutor. A no, Agrolok dystrybutor. Tak, Rolnik. A firma Rolnik, Centrala Nasion. Kwalifikowany materiał siewny. 300 zł. Ulica Poznańska. Nie. Kcynia. Kcynia. Prawie 300 zł za 100 kilo. Zdolność kiełkowania tylko 85%, masa 1000 ziaren 42,4 g. Sprzężyto jarę, odmiana Sopot. No ta zdolność kiełkowania to moim zdaniem niska jest, ale to coś w ogóle jest... Po pierwsze jest brudne. Brudne. Z mieniem. No właśnie. Dużo odpadków, takich połamanych ziaren, suchych. To my lepiej po wialni swojej roboty zrobimy zboże niż ten kwalifikat. O, patrzcie, żeby nie było. Jęczmień. O, mamy jęczmień. Ale ile? Brudu. Kamyczki. Ziareczko jakie, poślepienie, kwalifikat. To jest małe, a tutaj macie w porównaniu to większe. I nie połówek wszystkiego. Takie... To dobrze widać tutaj, jak jedno do drugiego, jaka jest wielkość. To co ja brałem od Krzyśka Ławrenowicza, było po prostu nie do porównania. Ale połamane ziarna, potłuczone brud, nieoczyszczone kamienie, no to co to czyszczone było? To im chyba było tylko pod kombajną. To chyba nie spod kombajną, może spod Wistuli jeszcze. Może być i spod Wistuli. Patrzcie, jakie piękne ziarna. Następny, nie, to już przężyto, ale też włósty. Patrzcie, rozsypuję ręką, ile jest połamanych. I za takie pieniądze, 300 zł, a jak się sprzedaje, to się sprzedaje po 600, maksymalnie 700 przy dobrych wiatrach. Brudy. No. No nie całe, prawie. To mi z maksymalną zaprawą, tylko że te o zimę przeżyto, brud. Belkanto wyszło 20. To jest 200 zł za 100 kilo, nie? Nawet nie całe. Nie wiem, czym to było to czyszczone zboże, ale... Bida. Bieda z nędzą. Także jedziemy naszą furą roboczą, limuzyną Audi do Ryszarda, zobaczyć jak tam siew przebiega. Wiedźmie, jak królowe. To jedziemy. Nie, Genio? A jak? Genio, przywitaj się. O właśnie. Jak wszystkim. No i co, zaraz będziemy na miejscu. Mamy... Pokropiło troszkę, ale przestaje. No nie mocno. Mamy do zasiania, znaczy mieliśmy w sumie 80 arów, gdzieś tak mniej więcej. A nie, 82. 82, no dobra, no. I zobaczymy, jak to tam dla Ryszarda idzie praca w polu. Przężyto jarę, widzieliście jakiej jakości, super fantastycznej. Sopot, przężyto, odmiana taka. Jakoś ci powiem, Pawełek, że nie bardzo mnie się ono podoba. Jak na kwalifikat i za takie pieniądze, to... Prawie 300 zł za 100 kilo, to kurde, no. I do tego jeszcze, żeby to wyglądało, a to brudów... Chyba z Sistimą zaprawiane, czy tak drogo. Nie wiem, czy 600 to... zł do tony kosztuje Sistima. Do tony 600 zł, no. A to jest... No, 200 wiesz, kilo. Mówię ci, ja 200 płaciłem za 100 kilo tego przężyta i to zaprawa była najdroższa oprócz Sistimy. No to pomyślałem, że drogo, a tutaj to w ogóle. Jaka jakość do tego jeszcze? No ładne było. No, ja mówię, że tutaj jakość bardzo słaba. No, tu już jest to pole. Mamy pole.
ale idzie. Turbinka ładnie ćwiczy. No już to zaskończy. To dużo nie zostało. Ciekawe jak to wygląda, weź tam na kamery mnie. Mercedesa mnie na kamery. Taki clean, trójkącik. O tu kurde, ostrości nie chcę złapać. Tak to wygląda. Siewnik Saksonia, 3-metrowy talerzowy. Do tego agregat talerzowy Euromash 3 metry. No i Lambo. O, na kogucie jeździ. Dla mnie to Lamborghini na kamery. Albo Lamborghini. Lamborghini. Zaraz on tu mi się wpakuje w Audi, kurde, chłopie. Ja to uciekam stąd. Weź to, delikatnie od. Skoda. To kurde. A tutaj 2 hektary będzie kukurydzy. Najprawdopodobniej na ziarno. Zobaczymy jeszcze. Tutaj? Tak. Czy na ziarno, czy na kiszonkę, to się okaże, jak to będzie wszystko wyglądało. Zgaś tego bzyka, to zobaczymy jak... Bruczek burczy? Nie. Burczy bruczek. Ale ładnie wygląda tutaj. Tylko, że tutaj 2 razy było talerzówko przejechane, znaczy 2 razy. Raz było najpierw pobronowane, później był obornik i to tak konkretnie zawalone obornikiem. I tutaj piaski, słabe ziemie, to nie żałowaliśmy i pod kukurydzę i tutaj pod te przężyto. No i teraz talerzówka tak jakby drugi raz, no bo z siewnikiem agregat talerzowy, więc to całkiem spoko wygląda. Tak jak mówiłem w którymś odcinku, że jak na stole jak jest, no to później wiadomo. I się kosi dobrze, i się jeździ dobrze, i wszystko, i prasuje, i no. I ogólnie. Ale ręka się trzęsie, nie? Nie. To tak wygląda, a później przy obróbce to w ogóle jest wszystko płynne. Najgorsze takie kawałki, takie kliny są, bo dużo nawrotów, no i mały ten klin jest, no to wiecie, później wychodzi jak wychodzi. I też z normą, jak się ustawi normę siewu, no to później troszkę inaczej wychodzi, bo... No bo wiadomo, zakłady na są tych, właśnie. Na tych klinach najgorzej później, bo też nie zostawisz tego. Trochę kamulków pozbieraliśmy, takich sporych. W sumie 2 łyżki te zielone prawie. I to były wybrane te duże, te malutkie takie, znaczy malutkie takie jak 5, to tam jeszcze... Ale to z całego pola tutaj, no, z tych 2,83 dokładnie jest wszystkiego. Chyba 2,01 jest, jak dobrze pamiętam. I tutaj taka mozaika, tam żwir, piaskownica, tutaj znowu tak zaczyna się... W tą stronę glina, jak do tych budynków. Więc czasami to było ciężko wjechać na wiosnę, bo tutaj na piasku sucho, a jak był mokry rok, no to tam w domku stała woda, no i była lipa. Jak kupiliśmy Lambo pierwszego roku, czekaj, kupiliśmy w 2019, no, a nie 18? Nie, 19. Na wiosnę. Wtedy obornik tutaj woziłem. Po oranicy, bo nie było tutaj nic robione. To normalnie miało co ciągać, a ten rozrzutnik do Lambo, no to jest sporo za mały. Bo nie jest za wielki, ale po prostu rozrzutnik się topił, bo było tutaj bagno takie trochę. A trzeba było coś tu zrobić z tym obornikiem, no bo wiecie. Że wtedy dużo tego obornika nie szło tutaj, bo tam było po prostu... Aby zasypać, no ale żeby przejechać, no to trzeba było jednak polatać trochę. Pierwsze nasze pole zasiane będzie. Zostanie nam jeszcze w sumie dymu. Jeżeli nie będziemy odsiewali przężyta, bo się wzięło trochę, no to tam jest 2 i tutaj 2, czekaj, 2,30, no to 4 hektara niecałe. No i zbóż jeszcze, który 20? No zbóż, który 25 prawie. 25. No i do tego jeszcze pójdzie, znaczy nie pójdzie, nie wiadomo czy pójdzie, to właśnie przeżyto, bo się trochę wzięło, także może nie będziemy odsiewali, ale to jeszcze się okaże. No jakbyśmy odsiewali, no to plus te jeszcze 5 hektarów, no to do dychy nam zostało maksymalnie, w siebie. No i kukurydzy później.
No oczywiście w tym roku trochę tego bornika więcej, no i dostaliśmy jeszcze, więc będzie sporo właśnie tego. Zresztą zobaczyliście teraz, jak to chodzi. No co, chyba tam nie będziemy iść do niego, nie? Nie, to jest tak końcówka. Ale jak tego... Jak to mówiłem, właśnie tego obornika dużo. Jeszcze mamy do rozwiezienia na pryzmach i jeszcze na płycie. Od krów już znowu się nazbierało, jak zwykle. I wiecie, kurde, jak to jest. Tutaj też miało być akurat w tym miejscu, te 2 hektary, to miało być mieszanka. Albo owiec, no ale nie będzie tutaj... owsa albo mieszanki, tylko będzie kukurydza. Po prostu siejemy dużo kukurydzy, ma być dobra cena, ogólnie nie była zła i plon lepszy, a ze zbożami jarymi to wiecie, jak to wychodzi na piaskach. W zeszłym roku u nas fajnie i mieszanka i owiec posypała, mieszanka i owiec posypał, ale nie zawsze tak może być. Dobra, co, uciekamy do domu, nie? Trzeba paszę mieszać. Tak jest. Dobra, to co? My się chyba dzisiaj będziemy żegnać. No będziemy się żegnać. Taki krótki odcinek. Pierwsze zasiewy. Dobra, to pożegnaj się. Trzymajcie się i liczę na wasze subskrypcje, komentarze, no i kliknijcie dzwoneczek. Także na razie. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Cześć.